Dobry wieczór, Janusz Tomczak z tej strony. Witam serdecznie na moim webinarze dotyczącym technologii transportu strunowego. Przedstawię dzisiaj Państwu pokrótce, czym zajmuje się firma, naszą filozofię, jakie mamy moce produkcyjne, jaka jest możliwość zainwestowania w naszą firmę, bo spotkaliśmy się tu między innymi po to, aby być czynnym uczestnikiem i udziałowcem naszej firmy. A także opowiem o najnowszych wydarzeniach, jakie są w tej chwili w firmie i możliwościach zainwestowania przy nowych promocjach. Jeszcze raz witam serdecznie, Janusz Tomczak. Będziemy mówić dzisiaj o transporcie strunowym, natomiast nasza firma Skyward Community to jest firma, która za pomocą finansowania crowdfundingowego pozyskuje fundusze nad wprowadzeniem technologii transportu strunowego. Ja się nazywam Janusz Tomczak, tak jak na załączonym obrazku widzicie Państwo. Kilka zdań krótko. Rok 1992-2022 to jest własna działalność gospodarcza do dnia dzisiejszego. Potem studia z marketingu ze specjalnością w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor w SWC, a roku 2018-19 taki rok szczególny, w którym odbyłem takie szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które zakończyło się w Dubaju, w kilku stolicach różnych państw europejskich. Ono się jeszcze między innymi odbywało przez pana Jurija Galatę, to jest taki czołowy szkoleniowiec na terenie Europy i świata. Na tym szkoleniu brało udział 104 naszych przedstawicieli z 18 krajów. Z Polski wzięło udział 8 osób, które zakończyły to szkolenie dyplomem Skyward Community i ambasadora firm. Będziemy dzisiaj mówić o technologii transportu strunowego, ale na sam początek chciałem Państwu przedstawić jego twórcę, naszego szefa, założyciela i wynalazcę tej technologii, pana Anatolija Junickiego. Technologia UST ma być przede wszystkim optymalna, efektywna i bezpieczna. Pan Junicki jest z pochodzenia Polakiem, od lat pracuje i mieszka na terenie w tej chwili Białorusi i połowę swojego praktycznie czasu w tej chwili spędza na terenie Emiratów Arabskich, bo tam jest drugie nasze centrum, o którym za chwilę. Jest wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ z roku 1998 i 2002 dotyczących miast linearnych, jest członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki z wykształcenia jest budowniczym rakiet kosmicznych i tam zaczynał właśnie na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego, bo później to się podzieliło, wiecie Państwo, w latach 90. Tam zaczynał swoją pracę zawodową, tam też stworzył technologię transportu strunowego, którą opracowuje i doskonale od ponad 40 lat. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektant Junicki String Technologies. UST, tu mamy nowy brand, drodzy Państwo, który obowiązuje już za chwilę od roku, wprowadzany na nasz rynek od nazwiska właściciela U, czyli angielskie U, UST Technologie Transportowo-Infrastrukturalne. I o nich będziemy dzisiaj właśnie mówić. Nasza filozofia to transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią. Po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi i minimalizacji wykonywanych szkód pod tym względem. Nasze moce UST to przede wszystkim jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania
innowacyjnych technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami warunków lokalnych. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Antoliego Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu, składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to całość prac przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, my w tej chwili mamy tak zaawansowane nasze biura, taką mamy ilość naszych inżynierów, bo firma zatrudnia w tej chwili 600 specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją pracą wykonują w tych działach naszych projektowych i technologicznych, i dlatego możemy tutaj śmiało powiedzieć, że mamy to od deski projektowej po produkt finalny i obsługa posprzedażowa, czyli w momencie, kiedy będziemy budować projekty komercyjne, będziemy mogli również to obsługiwać, będziemy to obsługiwali i, drodzy Państwo, będziemy również szkolić kadry do serwisowania tego wszystkiego. To wszystko będzie w zakresie naszej firmy. Testowanie i certyfikacja. Mamy dwa centra certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jedno, i w Europie w Marina Horce, to jest, proszę Państwa, na południowy wschód od stolicy Białorusi, Mińska, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydany jest przez TIF ESA Standardacją Certyfikacją. Świadczy on o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład których wchodzą iPody, powierzchnia torowa Strangry, podpory kotwiące, podpory pośrednie i stacja obsługi i stacja pasażerska. My mamy tych certyfikatów, drodzy Państwo, kilka, zarówno w tej strefie klimatycznej gorącej, której mówimy tutaj o Emiratach Arabskich, między innymi w takich kierunkach później jak te kraje arabskie, Ameryka Południowa, Indie, Indonezja, Korea i tak dalej, to będą właśnie w tej strefie klimatycznej te pojazdy sprzedawane i tam będą konstruowane całe linie, natomiast drugą część mamy w Europie, w Marina Horce, jak mówiłem, na Białorusi, to jest na tą strefę taką europejską i tym podobne. I budowa projektów komercyjnych, czyli my jako UST posiadamy wszelkie niezbędne zasoby do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie, pozwalająco na to realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. To jest to, co Państwu wcześniej mówiłem, dlatego że te działy nasze projektowe mają taki zakres kompetencji, taką szeroką gamę, że możemy przyjąć projekt o dowolnej złożoności w każdej strefie klimatycznej na całym świecie. Transport pasażerski, tak jak tutaj Państwo widzicie na załączonym obrazku, czyli jego filozofia, czyli mamy te słupy i struna, po której poruszają się pojazdy zarówno na dolnym, jak i na górnym poziomie, bo mamy kilka rodzajów tych strun, będę o nich mówił dalej. I do czego ten transport UST jest przeznaczony? Przede wszystkim do rozwiązania problemów infrastrukturalnych miast i wsi. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczone są do ruchu miejskiego, międzymiastowego i międzykontynentalnego. Też, drodzy Państwo, jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również metropolii dopiero powstających albo miast. Jest przeznaczony przede wszystkim do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnionych siecią wieżowców, czyli tych naszych tutaj wież, jak widzicie.
Mamy drugi transport, który jest współistniejący i integralny z naszym transportem pasażerskim, to jest transport towarowy. Jest on niezwykle ważnym naszym działem naszej firmy, ponieważ, drodzy Państwo, mamy bardzo duże zainteresowanie naszych potencjalnych i przyszłych inwestorów, aby właśnie uruchamiać im i budować linie do przewozu towarowego, zarówno materiałów sypkich, zamkniętych, płynnych, jak widzicie tutaj takiego systemu dla przewozu kontenerów. Mamy 7 rodzajów pojazdów w tej chwili pasażerskich z możliwością do rozbudowy takiej modułowej, od najmniejszego Univideo po najszybszy Uniflażu 4362 i pojazdy Unibus czy Unibus ten w wersji takiej hybrydowej, drodzy Państwo, jak również w postaci tych pojazdów jednoczęściowych. Każdy z nich ma możliwości sprężania. O tym będę mówił za chwilę. Najmniejszy pojazd, miałem okazję go widzieć w roku 2019 w Marina Horce na festiwalu ECO. To jest taki okres, w którym zbierani są inwestorzy z całego świata. Przyjeżdżali wtedy do Białorusi, do Marina Horki, gdzie organizowany był taki festiwal dla inwestorów, sympatyków, drodzy Państwo, ciekawskich, jak również dla delegacji z różnych stron świata, tam odwiedzających i ludzi zainteresowanych nową technologią. Ja miałem okazję go widzieć. To jest bardzo szybki pojazd, on jest lekki, on jest do 150 km na godzinę, jego prędkość. On w wersji takiej podstawowej może zabrać 2 pasażerów, natomiast jest możliwość sprężania tych pojazdów nawet do 7. I wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają kilkukrotnie, bo ponieważ w wersji tej pojedynczej może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę w 2 strony, to przy tej możliwości sprężenia do 7 nawet 3,5 tysiąca pasażerów w obie strony. Także bardzo ciekawe rozwiązanie. Unibike, pojazd podwieszany lekki, elektryczny, pasażerski z taką możliwością wbudowania jeszcze takiego, taki ma w środku taką jednostkę sportowo-rozrywkową. Coś na zasadzie takiego rowerku treningowego. Można w czasie jazdy po prostu pokonywać drogę, jak również sobie tam kręcić tymi nogami. Przy okazji robiąc jakieś ćwiczenia tam fizyczne, ale też to kręcenie powoduje, że jest tam taki licznik, który liczy nam, jaką wytworzyliśmy wtedy energię i może to zmniejszyć cenę za bilet naszego przejazdu. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Do 150 km na godzinę przy pojedynczej wersji, tak jak tu Państwo widzicie, 2 pasażerów, natomiast i przewozy w 2 strony od 700 do 1400 pasażerów w obie strony na godzinę, natomiast gdy go sprężymy znowu do 7 pojazdów, jego możliwości przewozowe zwiększają się nawet do 6300 pasażerów na godzinę. Oczywiście w obie strony i cały czas Państwu podkreślam, przy wybudowanej infrastrukturze. My musimy przyjąć, że musimy mieć wybudowaną infrastrukturę tutaj. Ten pojazd, ten poprzedni tutaj Państwu chcę powiedzieć, ten tutaj Unibike, jak również ten, który tu Państwu pokazuję, Unibus, były prezentowane w roku 2016 na targach Inotrans w Berlinie. To są targi takie branżowe, dotyczące kolejnictwa, budownictwa, drogownictwa. I one wtedy naprawdę zrobiły ogromną furorę i wrażenie. I wtedy była pierwszy raz pokazywana właśnie nasza technologia na takim już otwartym rynku międzynarodowym. Ale wracamy do Unibusu, przeznaczony do komunikacji miejskiej, międzymiastowej. Występuje w 2 wersjach, podwieszenia i nadwieszenia. Ja miałem okazję tym pojazdem jechać w roku 2018, drodzy Państwo, na tym ekofestiwalu i w roku 2019. W wersji pojedynczej on jest od jego możliwości przewozowe od 10 do 80 pasażerów. Jeżeli sprężymy te pojazdy nawet do 7, wtedy mamy takie możliwości, że przewozimy nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Prędkość 150 km na godzinę i to trzeba sobie przyjąć, że to jest taki autobus w mieście, który z taką prędkością się porusza, więc rewelacyjne rozwiązanie. Unicar, widzicie Państwo,
Fantastyczna konstrukcja, takie nowoczesne rozwiązanie. On jest bardzo taki stylowy, wygodny i to jest pojazd, który ma zastąpić tak zwane przegubowce, czyli ja mówię tutaj o tramwajach, czy mówię o trolejbusach, czy autobusach. Prędkość też do 150 km na godzinę w wersji pojedynczej, 6 pasażerów sprężonej, nawet 7 takich pojazdów i przy pojedynczych takich ustawieniach może przewieźć nawet do 1500 pasażerów na godzinę, natomiast przy takim sprężeniu nawet do 7000 pasażerów na godzinę, przeznaczony właśnie do ruchu miejskiego, do rozładowywania tych tak zwanych korków. No i proszę Państwa, tu się trzeba chwilę zatrzymać, bo tu widzicie cudo techniki. Rolls-Royce'a wśród pojazdów szynowych, drodzy Państwo. To jest nawet za mało ten Rolls-Royce, no nie wiem jaki tam. Maybach, no trudno mi określić. No. Nie ma czegoś takiego na świecie, drodzy Państwo, takiej konstrukcji. To jest pojazd, który na kołach stalowych po tak zwanej eskapadzie, którą tutaj widzicie, może się poruszać z prędkością do 600 km na godzinę. Jego właściwości aerodynamiczne są takie, że najlepsze nawet samochody typu klasy, te bolidy w Formule 1 nie są w stanie mu nawet, tak mówią kolokwialnie, podskoczyć. Proszę Państwa, jego współczynnik oporu powietrza jest na poziomie 0,06. Natomiast najlepszym konstruktorom do przewozu tych samochodów, takich tych Formuły pierwszej, udało się to zrobić na poziomie 0,2, więc to jest ogromna przepaść. A dlaczego tak to jest? Ponieważ my nie mamy tak zwanego przyziemia, proszę Państwa. Widzicie, jaki ten kształt jest opływowy? Ja miałem okazję ten pojazd widzieć, siedzieć w nim, dotknąć go. Naprawdę jest wyposażony jak najbardziej luksusowe auto. Robi to ogromne wrażenie i prawdopodobnie przy dobrych wiatrach, może w przyszłym roku, a najpóźniej w roku 2024 będziemy ten pojazd już testowali na liniach na terenie krajów arabskich. Także jego możliwości przewozowe. 6 pasażerów w tej wersji, takiej pojedynczej, natomiast gdy będzie w tej wersji rozbudowanej, nawet 46, a możliwości przewozowe nawet do 50 000 pasażerów na godzinę w obie strony. Więc, drodzy Państwo, to jest alternatywa dla transportu lotniczego i raz, że będzie bardzo wygodny, szybki, to jeszcze będzie dużo, dużo tańsze jak bilety lotnicze i bezpieczniejsze. No i pojazdy już w tej chwili mówimy towarowe, to jest Unitrak, on jest na bazie Unibusu zrobiony, proszę Państwa, on jest przeznaczony do przewozów ładunków takich zamkniętych, ładunków płynnych, nawet materiałów rozszczepialnych. Jego możliwości przewozowe to są do prawie, drodzy Państwo, 150 km na godzinę pojazd towarowy, 150 km na godzinę. Jeszcze jedną rzecz chcę tu Państwu podkreślić, że każdy z tych naszych pojazdów, niezależnie czy to jest pojazd osobowy, czy towarowy, to jest samoczynny pojazd, który ma napęd w sobie. I przy wybudowanej infrastrukturze takie pojazdy mogą nawet jechać do 10 000 km na godzinę. I teraz sobie wyobraźcie Państwo, jak będzie mieć wybudowaną taką sieć i zamówicie sobie jakiś towar i ten pojazd dojedzie sam, bez potrzeby kierowców, bez potrzeby sterowania ludzkiego, bo to wszystko na zasadzie pełnej automatyki będzie docierało do klienta. Jego możliwości przewozowe nawet są do 100 milionów ton rocznie, widzicie Państwo. Także to jest naprawdę ogromna przyszłość dla nas, ale przede wszystkim dla naszej planety i dla naszych biznesów przyszłych, które będą się dzięki temu i ta cała logistyka poruszała na całym świecie. Unikąd, szczególny pojazd, zrobiony na zlecenie naszych arabskich partnerów. To oni zaproponowali panu Jelińskiemu niespełna 2 lata temu, czy taki pojazd mógłby powstać w naszej firmie, bo byliby bardzo zainteresowani, żeby takie pojazdy wprowadzić. W niespełna 1,5 roku pan Junicki z grupą inżynierów tego dokonał. Już są testy zrobione na tych pojazdach, już mamy certyfikację. Prędkość do 120 km na godzinę. Proszę Państwa, jeżeli ktoś kiedykolwiek z Was jechał jakąkolwiek drogą, a już przy okazji na tych naszych polskich autostradach, one są fantastyczne, tylko mają jedną wadę, mają 2 pasy za mało, żeby ten ruch, ten ciężarowy, ten towarowy, po prostu na boczny ruch, a swobodnie przemieszczały się te pojazdy osobowe. I co ja chcę powiedzieć?
to widzieliście Państwo, jak to nieraz jest autostrada i się jedzie 80-90 na godzinę, bo jest zakorkowana przez takie pojazdy, czy nawet na tych drogach szybkiego ruchu, czy lokalnych. A teraz sobie wyobraźcie, że takie pojazdy mogą pomykać 120 km na godzinę, cały rok, dzień i noc, drodzy Państwo, przewożąc towary nawet do 5 milionów ton rocznie, taki system towarowy można przewieźć. No więc fantastyczne rozwiązanie. I Unitrans to jest taki system taśmociągu towarowego. On jest przeznaczony przede wszystkim do budowania go w takich terenach górniczych, do załadunku i rozładunku materiałów sypkich, na terminalach portowych, etc. Jego prędkość przelotowa to jest 36 km na godzinę. Widziałem taki testowy taśmociąg w Marinachorce. Możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie. Także to jest zintegrowane z naszymi tymi pojazdami, z tymi towarowymi otwartymi. No i system morski, fantastyczny, genialne wprost rozwiązanie dla przyspieszenia, drodzy Państwo, przewozu towarowego, zarówno kontenerów, jak i materiałów sypkich, wymyślony przez pana Junickiego model, gdzie możemy wyjść z naszymi tymi platformami do ich przewozu, drodzy Państwo, nawet do 5 do 10, do 15, do nawet do 25 km w głąb burzy i oceanów, bez potrzeby budowania tych doków portowych. I to wszystko w automatycznym takim rozwiązaniu. Firma jest w stanie obsłużyć zarówno dla materiałów sypkich, jak i kontenerów. No to jest genialne rozwiązanie wprost. Zobaczcie Państwo, zapraszam do naszego biura, do Waszych biur tych osobistych. Jeżeli tam sięgniecie sobie w zakładkę dla partnerów, tam będziecie mieć dużo takich też filmów instruktażowych, możecie zobaczyć, jak to w przyszłości będzie wszystko wyglądało. Ja powiem szczerze, jak pierwszy raz zobaczyłem ten projekt portowy, to jak to mówią, szczęka mi się połamała w 5 miejscach, drodzy Państwo, bo to jest tak genialne i proste rozwiązanie, a jednocześnie tanie, żeby to można było szybko i sprawnie wybudować, ale jednocześnie szybko i sprawnie z tego korzystać. No i projekt współistniejący do naszego transportu, współintegralny, między innymi na to właśnie dostał granty pan Junicki w roku 98 i 2003. Drugim wróć na budowę miast linearnych. To są miasta, które są zarówno wybudowane na wyspach, jak i na nadbrzeżach, gdzie komunikacja między tymi miastami jest za pomocą transportu strunowego. I te miasta linearne można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w różnych miejscach o trudnym terenie, rzeźbie, a także na szlifie kontynentalnym. My między innymi żeśmy weszli na rynek arabski też poprzez projekt miasta linearnego, bo jedną z propozycji, która firma przekazała tamtejszym inwestorom, było to, że my możemy im pomóc w zazielenieniu tych terenów pustynnych. Tak, drodzy Państwo, tak możemy, bo jeden z naszych działów zajmuje się działem produkcji humusu, czyli tej ziemi takiej urodzajnej. I to również firma nasza posiada, bo to jest jeden z integralnych elementów naszych miast linearnych. Teraz podstawa naszej technologii, czyli struna. Drodzy Państwo, bez względu na jej konfigurację, czy wykorzystanie, czy to będzie w kratownicy półsztywnej, sztywnej, czy takiej podwieszanej, lekkiej, ona zawsze będzie miała podobną, niepodobną, taką samą konfigurację, czyli zamknięty korpus stalowy, to jest bardzo ważne. W niej naprężone struny, zespawane jako jeden monolit, tu nie ma żadnych delatacji, drodzy Państwo, i wszystko jest oblane specjalnym opatentowanym betonem, który pracuje w temperaturach od plus 100 stopni Celsjusza do minus 100 stopni Celsjusza. Dlaczego tak jest? Bo proszę Państwa, my dajemy gwarancję na nasze struny na 100 lat, więc on w takich tych najbardziej skrajnych temperaturach, zarówno na plus, jak i na minus, musi mieć wszystkie swoje właściwości, że pracują i są niezbędne i przede wszystkim bezpieczne i mocne w eksploatacji. Dalej, druga podstawa.
Tu jest ta nakładka stalowa. To jest taki element, po którym toczą się koła stalowe naszych pojazdów, ale to jest też moment taki łączący nasz, gdzie dostarczana jest energia elektryczna i która tam napędza te nasze silniki. Dalej, mamy różne rodzaje szyn. Widzicie Państwo, niezależnie czy to będzie układ kratownicy, czy tej eskapady tak zwanej, czy to będzie półsztywna, czy taka elastyczna. Wszystko to jest zbudowane na takiej samej zasadzie. Zamknięty korpus, struny naprężone i ten specjalny beton, którego zadaniem jest ochrona tych strun, wyciszenie i możliwości pracy w tych skrajnych, przepraszam, temperaturach. Nasza eskapada, czyli konstrukcja tej kratownicy, tutaj za przykład można podać tam wieżę Eiffla na przykład, drodzy Państwo, to ona się charakteryzuje tym, że tutaj transport jest zarówno jak na górnym, jak na dolnym poziomie. Natomiast dzięki swojej konstrukcji można tutaj ją dodatkowo jeszcze wykorzystać komercyjnie do poprowadzenia zarówno energii elektrycznej, wody, światłowodów, takich mediów, które są niezbędne do budowy nowych czy tam miast już współistniejących, oświetlenia ulicznego i tym podobne. Konstrukcja półsztywna, widzicie tu Państwo na zasadzie takiego mostu podwieszanego, oczywiście on też jest strunowy. Jego właściwości są takie, że tak jak tutaj macie konstrukcję takiego mostu podwieszanego, drodzy Państwo, gdzie też jest konstrukcja strunowa, bo to jest nic innego, tylko zobaczcie wykorzystanie tutaj 1000 ton stali, betonu, asfaltu, etc., a weźcie tą naszą konstrukcję, jaka jest lekka. I my przy wybudowanej takiej infrastrukturze też mamy takie właściwości przewozowe, że możemy spokojnie przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów czy tam towarów na godzinę w obie strony. I konstrukcja elastyczna, ta lekka, drodzy Państwo, to jest do tych pojazdów lekkich. One oczywiście są wszystkie ze sobą kompatybilne. Mają takie właściwości, że te nasze pojazdy, które są z tymi pojazdami lżejszymi, bo ja nie mówię tutaj o kontenerach, mogą spokojnie przemieszczać się z jednego toru na drugi. Zdolność przewozowa. Jest taki system automat People Mover, APM, który informuje, jaka jest przepustowość, drodzy Państwo, między pojazdami albo odległość między nimi, żeby była bezpieczna. Jeżeli weźmiemy tutaj taki nasz pojazd na zasadzie tego unibusu, tego takiego hybrydowego, no to możliwości przewozowe mamy takie, że my możemy przewieźć nawet do 30 tysięcy pasażerów w dwie strony na godzinę, natomiast odległość między tymi pojazdami, czyli to, co macie tutaj na rysunku, nie może być mniejsza niż 50 metrów i nie może być krótsza niż 2 sekundy. Ja chcę tu Państwu jedną rzecz wytłumaczyć. To wszystko jest zdalowane, oczywiście sterowane zdalnie, ale też na tym wszystkim, między innymi oprócz przenajróżniejszych tych systemów zabezpieczenia, pracują i kierują ludzie. Czyli w momencie, gdy powiedzmy jest taki, ta infrastruktura jest wybudowana, i będzie sytuacja taka, że drodzy Państwo, będzie natężenie ruchu na przykład w tych godzinach porannych, gdzie ludzie jadą do pracy, to wtedy ten ruch jest intensywniejszy. My możemy po prostu te pojazdy wysyłać szybciej i one po prostu ten ruch rozładują. Natomiast jeżeli będą godziny przykładowo takie przedpołudniowe, czy wczesno popołudniowe, czy już tam później późno wieczorne, to ten ruch można ograniczyć i nie ma potrzeby takiej intensywności dopuszczania tych naszych pojazdów. To wszystko oczywiście jest sterowane za pomocą tych wszystkich układów, o których Państwu za chwilę będę mówił. No i teraz dalsza sprawa, budowa naszego układu napędowego, tego naszego tutaj systemu, który, drodzy Państwo, napędza, jak również hamuje. I kilka słów o nich, bo widzicie tutaj system tych naszych silników, które są jednocześnie elementem napędzającym, jak i elementem hamującym, ale też mamy tutaj wbudowany dodatkowo taki system przeciwwykolejeniu, bo wiecie Państwo, my się poruszamy na drugim poziomie i często są pytania naszych tam inwestorów, czy takich przyszłych partnerów, z którym rozmawiamy, albo z ludźmi, z którymi rozmawiamy, bo ja na przykład o transporcie strunowym mówię często i dużo, to ich pytanie są, a czy to nie zleci, drodzy Państwo, bo to na drugim poziomie, a czy to się nie wykoleje, etc. Nie, o to się nie martwcie,
Tutaj nad wszystkim mamy, drodzy Państwo, system ten zabezpieczeniowy kolei, ale to jest wszystko też opatentowane, także nie musicie się tym martwić, to wszystko jest przemyślane przez naszych inżynierów, mamy na to certyfikaty, jak również uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa w miesiącu kwietniu, bo były zrobione dodatkowe testy, jak w razie awarii z takiego pojazdu można się szybko i bezpiecznie wydostać. Pamiętajmy, że jesteśmy na drugim poziomie. Jeden element, o którym chcę Państwu powiedzieć, bo nie wiem, czy to są nowi, czy już inwestorzy, którzy są od pewnego czasu z nami, ale to gwoli przypomnienia, to jest interesująca sprawa, bo znacie Państwo takiego pana jak Elon Musk, słyszeliście na pewno, to jest właściciel fabryki Tesli, tych jednych z najlepszych samochodów elektrycznych na świecie. I one się poruszają oczywiście wszystkie za pomocą baterii elektrycznych. My też mamy takie baterie, drodzy Państwo, akumulatory, które mają taki zwany swój cykl żywotności. Tu mówimy o tym, ile taki akumulator może wytrzymać. Pamiętajcie, że nasze pojazdy są gwarancja ich użyteczności na eksploatacji na prawie 100 lat, więc to musi być wszystko w jak najwyższych standardach, ale normalny taki bardzo dobry samochód ma taką możliwość, że tych cykli naładowania i rozładowania jest 1000. A nasi inżynierowie z panem Junickim wiosną tego roku, drodzy Państwo, uzyskali 5000 takich cykli, czyli 500 razy powiększyli to, co mają konstruktorzy samochodów. I tu jest bardzo dobra informacja dla Was, drodzy Państwo, dla naszych inwestorów, że pan Junicki przekazał, że on tej technologii nie sprzeda do producentów samochodów osobowych. Więc widzicie, my pozyskujemy środki na tą technologię, ale pan Junicki też o nas myśli, żebyśmy w przyszłości mogli czerpać bardzo dobre zyski i dywidendy z naszych udziałów, a później akcji. I system inteligentny sterowania. Proszę Państwa, to jest wyższa szkoła jazdy, jak ja to mówię. Mamy tutaj inteligencję cyfrową, sieci neuronowe, zbiór danych, tak zwana big data i blockchain. No, o blockchainie to wiem, bo używam i pracuję też z kryptowalutami. Tę inteligencję cyfrową dopiero poznaję, natomiast jeżeli chodzi o zbiór big data, to macie coś takiego jak w tej chwili wszystkie te informacje, które zbierają tam Facebook, powiedzmy WhatsApp, etc. To są te właśnie big data do zbierania tych naszych informacji o naszych działaniach. A to jest wszystko potrzebne, żeby było wiadomo, jak się zachowują między innymi nasi pasażerowie w czasie jazdy. I mamy inteligentny system sterowania do zarządzania ruchem. To jest ten system, drodzy Państwo. Następnie mamy pokładowy system sterowania, to jest do tego, co jest, co się dzieje na terenie naszych pojazdów, bo pamiętajcie, że tam jest całe takie monitoringi, tam otwieranie tych drzwi, te systemy hydrauliczne, bo te drzwi się muszą otworzyć, zamknąć i ten system zasilania, to jest w tym pokładowym systemie zasilania i sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji, to jest taka nasza wewnętrzna sieć transportowa. To jest połączenie między właśnie pojazdami, to będziemy je tam przykładowo sprężać i tak dalej. Także bardzo zaawansowana technologia. Myślę, że kiedyś, jak będziemy mieć spotkanie z panem Junickim, to nam tak powiem w takim szczerze, takim prostszym języku wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Ja na razie przyjmuję to wszystko na wiarę. Wierzę, że to jest potrzebne, niezbędne, bo inaczej byśmy nie dostali certyfikacji do dopuszczenia do ruchu. No i bezpieczeństwo systemu transportu. Jest to, chodzi o ten technogenny charakter działania takich tradycyjnych środków transportu, które powodują ogromne szkody w środowisku naturalnym. Zakłócenie tych wód gruntowych, powierzchniowych, gruntowych, przecinania naturalnych siedlisk i migracji ptaków i zwierząt i wiele zabranych hektarów ziemi takiej użytkowej czy gospodarczej dla podbudowy dróg i torowiska. Natomiast do tego dochodzą jeszcze wibracje, hałas, emisje elektromagnetyczne i zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery, które zwiększają zachorowalność i złe samopoczucie u ludności. Krótko mówiąc, ponieważ my jesteśmy, drodzy Państwo, na drugim poziomie, ponieważ my nie potrzebujemy takich zasobów ziemi, ponieważ my
mamy poruszanie tych naszych pojazdów za pomocą energii elektrycznej, przepraszam. Energii elektrycznej, to my jesteśmy mocno wyłączeni z tych zagrożeń, o których tu Państwu mówiłem i mocno mamy je ograniczone w stosunku do naszego transportu. Poza tym to, że mamy transport na drugim poziomie, to powoduje to, że my nie mamy praktycznie możliwości kolizji z drugim pojazdem, bo nasze pojazdy są na takiej wysokości, że nie mamy kontaktu z pojazdami na poruszającymi się po gruntach. I odległości między naszymi pojazdami, to, że nie mamy skrzyżowań, powodują to, że nasz system bezpieczeństwa naszego transportu jest w tej chwili, drodzy Państwo, najlepszy. I proszę zobaczyć, tu jest dokładnie opis tego, że UST jest najbezpieczniejszym systemem transportu. Opisane jest to szczegółowo w instrukcji oraz dokumentacji technicznej i projektowej. Konstrukcja nawierzchni strunowo-szynowej opiera się na podstawach, zasadach niezawodności konstrukcji zgodnych z normą ISO 2394. Drodzy Państwo, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd. Powiem tak, ja kiedyś prowadziłem firmę budowlaną 22 lata, drodzy Państwo, ja wiem, co to jest certyfikat ISO. Jego zdobycie, albo żeby posiąść, albo otrzymać taki certyfikat, to jest nieraz praca kilku lat, żeby taki certyfikat otrzymać. Natomiast jeżeli, drodzy Państwo, już go macie, to przestrzeganie tych procedur może czasami jest nawet uciążliwe, ale powoduje to, że to bezpieczeństwo, naprawdę ta praca jest jak najbardziej optymalna i wydajna, to raz, dwa, i wchodzicie do tak zwanej pierwszej ligi firm. Firm, które posiadając taki certyfikat ISO, to są firmy topowe. Nie ma dzisiaj możliwości, żeby firma, która się liczyła na rynku, takiego certyfikatu nie miała. Ale lecimy dalej. Więc co w tym naszym bezpieczeństwie jest? Wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Tłumaczę. My mieliśmy taką sytuację, że jeden z naszych pojazdów Malina Horce zdarzył się z koparką. Powiem Państwu tak, 2 dni i wrócił z powrotem na testowanie, bo te szkody były naprawdę niewielkie. My mamy nawet taką konstrukcję, bo to są robione te pojazdy, te obudowy w technologii próżniowej, że wytrzymują atak granatu takiego ręcznego. Usytuowanie konstrukcji nad ziemią powoduje, że bezpieczeństwo wzrasta o 100 razy. Umieszczenie technologii nad ziemią nie powoduje konfliktu z pojazdami naziemnymi, pieszymi ludźmi i zwierzętami domowymi i dzikimi. Natomiast system nasz, również ten, który mamy zapobiegający wykolejeniu, zwiększa nasze bezpieczeństwo w ruchu o 10 razy, więc nic dodać, nic ująć. Reasumując, według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Proszę Państwa, dla nas praktycznie nie ma konkurencji. A zaraz Wam pokażę kilka takich danych statystycznych, gdzie obronię tę tezę. Nasz transport UST, patrzcie w stosunku do eksploatacji. Jest tak, wybudowanie kilometra bieżącego w zależności od typu, czy to będzie podwieszany, lekki, półsztywny, czy eskapada, waha się 1 kilometr bieżący w granicach od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. Skrajnie metro 100-150 milionów za kilometr bieżący. Dalej, stopa zwrotu, to co interesuje inwestorów. Przy wybudowanej infrastrukturze my możemy spłacić taką naszą trasę nawet w 7-8 lat, metro do 40. Zanieczyszczenie środowiska. Proszę Państwa, ponieważ używamy energii do napędzania naszych pojazdów z energii odnawialnej, czyli OZE tak zwanego, z wiatru, wody, słońca, ze spalania śmieci, to my generalnie mamy małą ingerencję w środowisko naturalne. Do tego dodaję budowane te nasze wieże na słupach, czyli na fundamencie. Nie potrzebujemy betonować tej całej, czy tam asfaltować tej naszej drogi. To wszystko powoduje, że my jesteśmy bardzo niskim elementem zakłócającym środowisko naturalne. Przede wszystkim nasz transport jest eko. Eko, eko i jeszcze raz eko.
I teraz wskaźnik wypadków. Mamy tylko jednego konkurenta, z którym możemy w tym momencie się porównywać, to jest metro. Jak pan Junicki na którymś tam festiwalu powiedział, metro ma podziemie, my mamy nadziemie. Więc w tym wypadku te skrajności i te wypadki można tylko porównywać do siebie. Natomiast no, nie ma możliwości porównania transportu strunowego na przykład do transportu drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego. To jest absolutnie, nie mają najmniejszych szans w tym momencie. Teraz kilka słów, bo muszę się zbierać, bo zostało mi 20 minut. Nie, 19 minut. Na temat naszych obiektów. To jest Marina Horka, nasze centrum testowe na Białorusi. To jest zdjęcie z 2019 roku. Na nowym zdjęciu, które mam niebawem, myślę, dostanę od firmy, dobudowane są jeszcze dwie linie. Jedna towarowa, jedna pasażerska. Tu widzicie filozofię naszej firmy, proszę sobie zobaczyć. Ja ten taśmociąg widziałem, tego Unitraka też widziałem, to jest właśnie Marina Horka, na dole drzewa, krzewy, u góry transport strunowy. Nasz pokazane wykorzystanie naszych tych obiektów dokujących, tak zwanych przystanków, na dole, tak jak tu Państwu zarysowałem, komercyjne jakieś usługi, tam sklepy, usługi jakieś tego typu. Na górze mamy tutaj możliwość do wejścia pasażerów. Na dolnym poziomie, na górnym poziomie tutaj mamy taki taras widokowy. Także te przystanki między innymi to nie będzie tylko miejsce, gdzie wsiadamy i wysiadamy, ale gdzie również możemy wypocząć, wypić kawę i zrobić jakąś tam drobną usługę, jakiegoś szewca, jakiś tam sklepik, etc. Nasze, drodzy Państwo, siły i takie zaangażowanie ogromne, które w tej chwili żeśmy położyli na Zjednoczone Emiraty Arabskie w miejscowości Szardża, w Emiracie Szardża, jest budowane takie centrum innowacyjne w Szardży. Miałem tam okazję być w roku 2019. To jest oczywiście makieta komputerowa, ale mogę Państwu tu szczerze powiedzieć, że to, co na makiecie, to później jest w rzeczywistości. I co dalej? Tutaj jest taki ośrodek, powstaje taki akademicki, innowacyjny, gdzie pod auspicjami najlepszych uniwersytetów amerykańskich i uniwersytetów arabskich powstaje takie miejsce, gdzie będą pokazywane, testowane, jak również produkowane najnowsze technologie, jakie są w tej chwili oferowane na rynku, zarówno w IT, w transporcie, w żywności i w takich innych historiach. To wszystko w tym miejscu i my między innymi z naszym transportem strunowym i z budową miast linearnych żeśmy się w tym centrum znaleźli. To dzięki Emirowi Emiratu Szardża. No i tak reasumując, ten nasz transport UST, innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nadziemny, 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km, pojazdy osobowe, pasażerskie do 600, bezpieczny, na drugim poziomie, drodzy Państwo, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny z nowym budownictwem, znowu powstającym, no i przyjazny środowisku. Nie potrzebujemy tych zasobów ziemi, drodzy Państwo, nie potrzebujemy energii takiej, którą trzeba pozyskać tam powiedzmy z ropy, etc., bo my będziemy używać energii odnawialnej. I przechodzimy do nowego tematu, drodzy Państwo. Jesteśmy od niespełna tygodnia w nowym etapie i nowym podetapie. Drodzy Państwo, przeszliśmy na etap 14, trzeci podetap. Ci, którzy są z nami wcześniej, wiedzą, o czym mówię. Od etapu 13 etapy zostały podzielone jeszcze na 3 podetapy. Etap poprzedni trwał 17 miesięcy. Natomiast etap 14-3, jak się zakończy, to już będzie etap finalny, bo to będzie etap 15. I teraz dwa słowa. Nasza technologia powstała w roku 1978. W tej odsłonie, którą my jesteśmy na dzień dzisiejszy, mamy rok 2014. 2022 to jest już implementacja. My już wychodzimy z tą technologią na rynki zewnętrzne i jesteśmy w etapie 14-3. Co to Państwo widzicie? Etap 15 to już jest zakończenie, certyfikacja, wybudowany przynajmniej jeden projekt komercyjny i wzięta jedna dywidenda od naszych wpłat. Więc etap 15 jest etapem finalnym.
Szybciutko przejdę po tych pakietach. Zmieniło się dyskonto, drodzy Państwo. Jak się zmieni dyskonto, również się zmienia ilość udziałów. O tym więcej mówi Mariusz Duszmański na webinarach dotyczących duplikacji. Zmieniło to się w ubiegłym tygodniu. Mamy kilka takich propozycji, nawet kilkanaście dla Państwa, zarówno od pakietów za gotówkę, jak i na raty, dla dużego portfela, dla mniejszego. Zapisanie się do naszej firmy jest za darmo, ale żeby zostać pełnoprawnym, takim stuprocentowym już partnerem, należałoby dokonać inwestycji na zakup jakiegoś tam pakietu na oczywiście swoje możliwości. Pakiet Inotrans to jest taki dynamicznych inwestorów, którzy w danym etapie, pod etapie zakupią za $3000 udziały i widzicie Państwo, że z każdym zakupem wzrasta dyskonto, a dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. Dlaczego to jest takie ważne? Bo my mamy zapisane w memorandum firmy, że jeżeli będziemy partnerem, dotrwamy do końca, firma wejdzie na giełdy zewnętrzne, to my jeden udział będzie równoważny 1 dolar. Więc tu jest prosto do przeliczenia. Pakiety dla naszych dzieci i dzieci trochę starszych. Tutaj zainteresowanie rodziców i studentów budują im po prostu przyszłość. One są na raty. Mamy pakiety dla dużych inwestorów z dużym portfelem. Ktoś mi tu jakiś hoplik wszedł, proszę Państwa. Uciekł mi ten pakiet. No nie szkodzi. Ja zaraz wytłumaczę, że najdroższy w tej chwili pakiet kosztuje $150,000. On jest na poziomie 7,5 miliona akcji. I drodzy Państwo, tam dyskonto jest 52 i to jest najwyższe dyskonto, jakie w tej chwili jest w firmie. Natomiast mamy również pakiety za gotówkę, wróci na raty dla dużych inwestorów. Tutaj najwyższy taki pakiet jest za $50,000 w 5 równych ratach po 10,000. Tu dyskonto jest 43, mamy 2,150,000 udziałów. I takie pakiety najczęściej kupowane przez naszych inwestorów od 250 start po biznes za $2000. One są na równe raty po 5 miesięcy, także sobie przeliczacie Państwo. Jest możliwość jeszcze kupienia podwójnej raty, tam mamy dodatkowy bonus, zawsze tych akcji jest więcej. Jeżeli mamy partnerów, którzy mają kupony, jeszcze tak przez 6 dni jest taka promocja, możecie z nich skorzystać, będziecie mieć wtedy mnożone te swoje udziały razy 2, albo, drodzy Państwo, możecie taki kupon przekazać partnerowi w pierwszej linii. I tu uwaga, jeżeli to będzie nowo zarejestrowany partner, to musi minąć minimum 3 godziny, abyście mu taki pakiet przekazali. Także dla każdego coś miłego. Pakiet bonusowy. Drodzy Państwo, my pracujemy w marketingu i wszyscy, którzy w tej chwili z nami współpracują, mają okazję pozyskać partnerów zarówno ze swojej wpłaty, jak również możemy pozyskać partnera z naszego polecenia. I tak dla przykładu, jeżeli my znajdziemy partnera, którego zainteresujemy zainwestowaniem w transport strunowy i zarejestruje się z naszego linku, to, drodzy Państwo, dostaniemy z niego prowizję w wysokości 15% partnera z pierwszej linii. I wtedy te środki wpływają na tak zwane konto bonusowe. Widzicie Państwo, one mają nieco wyższe dyskonto jak te normalne, bo to jest dodatkowe takie nagroda za pracę polecającą. I my możemy później z tego konta dokonać inwestycji, zakupić sobie jakiś tam pakiet. Ja powiem Państwu tak, ja zajmuję się pozyskiwaniem partnerów już od kilku lat, przez to zwiększam swój udział w portfelu moich akcji, bo prowizji w marketingu polecającym jest tak, że ma się czas i pieniądze, albo jedno i drugie. Ci, co mają pieniądze, kupują, to są tak zwani inwestorzy pasywni, czekają na rozwiązanie, natomiast aktywny partner to jest ten, co kupuje, jak również poleca i z tego otrzymuje prowizję. Może ją wykorzystać do własnych celów, ale również do zakupu kolejnych pakietów i powiększania swojego portfela akcji.
No i konto dla takich, którzy mają małą kieszeń, od 50 nawet dolarów, drodzy Państwo, do 150 tysięcy za gotówkę. To jest konto też takie, jakbyście mieli tam pakiet na raty i by Wam w międzyczasie coś się wydarzyło w życiu, że nie jesteście w stanie go spłacać, a wpłaciliście jedną, tam dwie raty, to te pieniądze nie giną, wpadają na takie konto i później można również też dokonać jednorazowej inwestycji. Jest to ważne, ponieważ te konta powodują, że jak będziecie Państwo uczestnikiem tego programu 1.15, to będziecie mieć możliwość później uczestnictwa w projektach komercyjnych, bo w każdym projekcie, niezależnie od tego, czy to będzie sprzedany w Europie, w Ameryce, w Peru, czy w Indiach, czy tam w Australii, firma będzie zawsze miała 20% do tego, aby mieć na rozwój firmy, na prace te eksploatacyjne, jak również na pozyskiwanie zysków z eksploatacji i wypłacanie później dywidendy dla swoich partnerów. I ci, którzy się załapią w tym programie 1.15, będą mieli taką możliwość. Więc nawet zakup za 50 dolarów będzie Was uprawniał później do uczestnictwa w takich projektach dużych, w których będą miały możliwość tylko firmy inwestycyjne, banki, fundusze, etc. Także zapraszam serdecznie, jeżeli macie możliwości inwestycji. Wiadomości i pytania. Myślę, że się zmieniłem. Dzisiaj nie ma za dużo. Zespół Transport Cudnowy został zaprezentowany na forum w Indonezji. Widzicie Państwo tutaj naszego dyrektora z Szardży. Pojechał do Indonezji i tu mamy ich partnerów. I spółka transportowa wzięła udział w Sustainable Transport Forum w Denpasar w Indonezji. Na forum przedstawiciele projektu mówili m.in. o transporcie strunowym, który może poprawić sytuację na drogach w Indonezji i jednocześnie zmniejszyć emisję szkodliwości substancji do atmosfery. Ta STV to jest wiodąca platforma w Indonezji, która skupia rządowych przedstawicieli indonezyjskiego transportu miejskiego, przedstawicieli akademickiego środowiska i sektora prywatnego. Jest to jeden z głównych tematów tegorocznego forum Problemy mobilności miejskiej w Indonezji. I tam wzięliśmy udział, między innymi był tam też nasz przedstawiciel, ale tam też było podpisane takie, drodzy Państwo, porozumienie przez naszego szefa, czyli pana Antolia Jelińskiego. Dalej. Na Dominikanie pojawił się pierwszy ambasador SWC. Widzicie tą panią, tutaj jest jej Jewgeni Kudraszow. Ojej, przepraszam, nie Kudraszow, tylko moment, zaraz sobie przypomnę, bo to jak jest szybko, to wiecie o to. I ta pani, która się nazywa Olga Weronika, ona od 2 lat pracuje na Dominikanie, Haiti, Puerto Rico i drodzy Państwo, w Puerto Rico i na Kostaryce, w tych krajach Ameryki takiej łacińskiej. Wykonuje tam ogromną pracę, zrobiła tam dużą strukturę, ma takie ambicje i plany, żeby być przedstawicielem naszej firmy, ale która będzie miała pod sobą 100 tysięcy, drodzy Państwo, partnerów. No to już jest naprawdę genialny wynik. I pani Olga Weronika, która od 2 lat tam czynnie pracuje na tym rynku, zaoferowała między innymi takie zobowiązanie. Przekazała, że ona poprzez swoją pracę jednocześnie jednoczy tych naszych inwestorów na tamtym rynku, ale ona ma też bardzo dobre kontakty z władzami rządowymi tych krajów. Więc jest to taki element dodatkowy, który panią Olgę Weronikę po prostu promuje na tamtym rynku. I jednocześnie ta pani Olga Weronika została mianowana ambasadorem SWC oraz otrzymała status członka Forum Wielostronnego Grupy do Spraw Etyki Rządu Republiki Dominikany przy ONZ. Widzicie, że to jest bardzo etyczna, pracowita nasza partnerka. Gratuluję statusu ambasadora, bo to jest zaszczyt mieć taki status. No i życzę jej samych sukcesów i wszystkiego najlepszego. Tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Dziękuję za uwagę. Zmieściłem się w tej godzinie. Jeżeli macie pytania, to proszę, bo mamy 5 minut, za 5 minut wyłączę.
Zaraz zobaczę, czy są pytania. Jeszcze nie ma. Czekam. A wrócę i się poprawię, drodzy Państwo. Ten pan się nazywa, drodzy Państwo, Aleksiej Słodojew. I tyle razy na temat jego webinaru mówiłem i się dzisiaj, widzicie, przepraszam, zapowietrzyłem. No, ale to jest takie małe faux pas, przepraszam najmocniej. Nie macie pytań? Dziękuję, życzę wszystkim. Wszystkiego dobrego. Spotkamy się 10, drodzy Państwo, listopada. W międzyczasie we wtorek, już mówię którego, 8 zapraszam na webinar Mariusza Duczmańskiego dotyczącego duplikacji tych pakietów, jak się rejestrować do firmy i tym podobne. On tam bardzo dobrze to tłumaczy. Ja Państwa zapraszam na 10 listopada o godzinie 19. Przełożyliśmy godziny o godzinę wcześniej, bo mamy w tej chwili cofnięcie tego czasu, żeby Państwu nie zajmować tego wieczoru za długo. Także wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.